Mieliśmy być następnym Applem. Limit nie istniał. Rozwijaliśmy się coraz szybciej. Mieliśmy coraz więcej biur. To był obłęd. Statek kosmiczny wystartował. Joule Labs udało się coś, czego jeszcze żaden startup nie dokonał w tak krótkim czasie. Producent papierosów właśnie przekroczył próg dekakornu. W szalonej branży technicznej status unicorna, spółki wartej miliard dolarów, mocno spowszechniał. Brakowało nazwy dla firmy wartej 10 miliardów, więc wymyślono dekakorn. Joule nie ukrywał swoich zakusów na cały rynek tytoniowy, który jest wielki. To jasne, że zmieści się na nim firma warta 10 miliardów, a nawet znacznie więcej. To był ekscytujący czas. Firma rosła, pieniądze płynęły. Powodem, dla którego wszyscy tak ciężko harowaliśmy, pracując długo po godzinach i przenosząc góry, było przekonanie, że robimy to dla czegoś ważnego.